wreszcie ze studia udało mi się wyrwać troszeczkę na targi. Zwiedzam, no i przeszedłem do Digital Photo Video. Zazwyczaj zapraszaliśmy chłopaków do nas do studia. No, w tym roku postanowiliśmy też pokazać, co się u nich dzieje, bo dzieje się dużo. Będziecie Państwo to widzieli w czasie naszej rozmowy. No i drogi kolego Norbercie. Ja mogę też powiedzieć dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że nas nie zaprosiliście. Jeszcze Was nie zaprosiliśmy, ale targi się dopiero rozpoczynają. Daj mi szansę. Daję Ci szansę. Rozumiem, że za 5 minut jesteśmy w jury konkursu. Ty chyba jesteś jednak w tym wideo. Ja jestem wideo i będę oceniał produkty wideo w tym roku, tak jak w zeszłym i 2 lata temu. Mam powiedzieć, że zostało zgłoszone? Nie, powiemy może jak już będą... Nie, powiedz, co się u Was na stoisku dzieje, żeby Państwo mogli sobie to zobaczyć. W tym roku mamy ciekawą formułę, bo to, tak jak zwykle oczywiście modelki, zobaczcie ile ludzi się zbiera, kiedy tylko modelki wyjdą na scenę, na plan. Modelki jak zwykle macie robiące wrażenie. Modelki się skąpo ubrały, bo dzisiaj jest ciepło. Nawet ja występuję w t-shircie. Ale nie będziesz tak skąpo jak modelki. Ale będę pozował. Natomiast co do stoiska, mamy dzisiaj w tym roku ciekawą formułę. Jest to strefa testów Digital Photo Video. Mamy partnerów. Firma Nikon, firma Sigma, firma Olympus. Będzie jeszcze jedna firma jutro. Panasonic, można wypożyczyć sprzęt i można na miejscu ten sprzęt testować. Zarówno można robić zdjęcia modelkom, jak również zdjęcia na tablicach testowych, to co my robimy w laboratorium podczas testu aparatów. Więc też można na miejscu kupić tablice testowe, jeżeli ktoś chce w domu przetestować cały sprzęt w spokoju. Jak Państwo widzicie, Norbert jest takim rozmówcą, który ma styl chodzący wywiadu i mi ucieka od mikrofonu, ja teraz będę go doganiał. Bardzo trudno mi jest filmować lustrzanką. Jeżeli ktoś na płytkiej głębi ostrości chce mnie sfilmować, to ja tak... Wy macie kamerę akurat, to nie powinno być problemu. To jest taki test na autofokus. Ja tylko podpytam, czy w tym roku, bo wiem, że Twoim konikiem ostatnio jest 4K, czy w tym roku gdzieś w tych medalach targowych brałeś to pod uwagę? Ja brałem pod uwagę, zobaczymy jaki będzie ostatecznie rezultat. Jest jedna kamera zgłoszona, 4K, ale oprócz tego, jeżeli już mówimy o 4K, mamy ze sobą projektor 4K Sony, którego będziemy używać podczas naszych zajęć, podczas prezentacji. Będzie też dzisiaj o 16:00, mamy zajęcia z fotonem, będą pokazywane krany kamerowe, slajdery i będzie prelekcja krótkiego filmu, który nagraliśmy właśnie w 4K. Okej, dobra. Proszę Państwa, zapraszamy na targi, zapraszamy na stoisko Digital Photo Video. Można przetestować swój sprzęt, można przetestować sprzęt, który tutaj jest. A modelki Państwo widzieliście w trakcie materiału, więc na pewno Was to bardzo zachęci. Ja idę dalej zwiedzać targi.